Fundacja Koci Pazur działa od ponad 10 lat na terenie miasta Poznania. Przede wszystkim ograniczamy bezdomność poprzez sterylizację i leczymy koty bezdomne. Jestem w Kociem Pazurze właściwie aktywnie 4 lata. Trafiłam dlatego, że szukałam do adopcji kota. I pojawił się miot. Sam przyjaciela karmicielka zgłosiła, że ukociła się kotka na klatce schodowej, a sąsiad wpadł na pomysł, żeby utopić je w rzece. I tym sposobem właśnie znalazłam najpierw koty, moje ukochane, z Kociego Pazura. Chciałam pomóc. Dowiedziałam się dopiero wtedy o tym, że Fundacja Koci Pazur, jedna w sumie z największych fundacji w Poznaniu, działa już aktywnie kilka lat. Żeby obsadzić dyżury w szpitalu, potrzebna jest ilość osób, bo no jest niewykonalne, żeby jedna osoba poświęcała dziennie 5 godzin, pracując normalnie, mając dom, rodzinę i tak dalej. Więc dzielimy się tymi dyżurami, więc żeby te dyżury obsadzić, potrzebujemy iluś tam osób. A to nie jest tak, że te koty, gdybyśmy się z nimi nie bawili, gdybyśmy, nie wiem, nie próbowali oswajać tych, które wymagają oswojenia, że im będzie dobrze, bo mają pełną miskę i posprzątane powłatę. One potrzebują więcej. Czyli właśnie uwagi, zainteresowania, żeby ten stres związany z siedzeniem w klatce jak najbardziej zminimalizować. Macie środki ze zbiórek takich dedykowanych, z 1%. To, co samemu jesteście w stanie przeznaczyć, tak? Czyli de facto swoje prywatne pieniądze. W różnej formie pewnie, tak? Bo to pewnie dojazdy, ale też nie wiem, czy zakup karmy, czy jakichś innych rzeczy. Bardzo często nasze tymczasy utrzymujemy sami. Nie, fundacja jakby tego nie wymaga, ale jeżeli jesteś w środku i widzisz skalę potrzeb, jeśli tylko możesz, to utrzymujesz tymczasy sam. No i też Funny Money. Czyli taka platforma, która pozwala tak naprawdę bezkosztowo przekazać procent ze swoich zakupów na wskazaną organizację. I co jest tutaj bardzo istotne? Ten koszt oddaje firma, u której kupujemy. Więc niesamowity potencjał. Bardzo fajnie działa zainstalowanie sobie wtyczki przypominającej. Często wybierając sklep internetowy, po prostu wtyczka przypomni nam, że ten sklep współpracuje, działa prospołecznie i przekazuje część ze swoich przychodów na wskazaną organizację, więc nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy w Polsce, gdzie jesteśmy na świecie. Jeżeli nawet kupując bardzo daleka poprzez internet, możemy wesprzeć fundację z Poznania.